Dzień dobry z niedokończonego miasta. Tak go nazwaliśmy. Zabieramy Was na przejażdżkę, jak wygląda miasto poniżej. Nie wypowiem, bo nie chcę kaleczyć. Ja powiem Sihanoukville. Mamy skuter. Jak tam się jedzie? Słabo wchodzą biegi. Ja się muszę trzymać, żeby przeżyć to. Skończyło nam się paliwo. Tuż przed stacją benzynową, więc szczęcho. Szukaliśmy takiej normalnej, bo najczęściej w Kambodży sprzedaje się paliwo w takich butelkach litrowych. Także tankujemy i już zabieramy Was na prawdziwą przejażdżkę. Tutaj tego aż tak nie widać, ale miasto ogólnie dosyć szybko się zaczęło rozbudowywać po 2016 roku. I kiedyś nazywano je niebiańskim miastem, jednym z piękniejszych kurortów w Kambodży. Dopóki Chińczycy nie wzięli sprawy w swoje ręce, zaczęli budować kurorty, hotele, wieżowce i wszystko to zostawili. I wygląda to teraz smutno. I pijemy kawusie z takim pięknym widokiem na opuszczony budynek. Nie opuszczony, nawet nie wybudowany jeszcze. Z informacji praktycznych, kawa $1.50, za śniadanie zapłaciliśmy $4.50. I to, co chciałam jeszcze wspomnieć, to bardzo ciężko znaleźć tutaj tradycyjną khmerską kuchnię. Jest bardzo dużo oczywiście chińskiej. No i to też niesie ze sobą małe komplikacje, przynajmniej dla mnie. Krótko opowiem tylko o tym jedzeniu. Chińczycy mają to do siebie, że jak przygotowują jakiekolwiek danie z mięsem, to rzucają dosłownie wszystko. I przykładowo zamówiłam ryż, smażony ryż z kurczakiem, tradycyjna potrawa tutaj, i dostałam kurczaka, to znaczy nogę z kurczaka pokrojoną w całości, z kośćmi, z chrząstkami, ze skórą, i to wszystko było wymyrdane razem. I dobra, no mnie to na przykład obrzydza i zaczęłam wyjmować tego kurczaka, ale to i tak nic nie dało, ponieważ kawałki kości były i tak w ryżu, więc cud, że mam całe zęby. Tragedia. I od tej pory jestem tutaj wegetarianką. Nie ruszam mięsa. Bo z wieprzowiną też miałam historię. Oczywiście kawałki tłuszczu. Takie ogromne, obrzydliwe. Nie to naprawdę... nie. No nie dam rady tego zjeść. Możecie powiedzieć, że jestem paniusią, ale... Paweł przerzucił się na wołowina. A o co chodzi z tymi inwestycjami chińskimi? Chińczycy upodobali sobie akurat ten kurort, dawny kurort, piękny kurort, i zaczęli budować hotele, kasyna, wieżowce, biurowce, no i zostawili to. Dlaczego? No tutaj jest kilka przyczyn możliwych. Oczywiście to nie jest tak, że wszystkie budynki są opuszczone, bo ten jest zamieszkały i tam jest bardzo ładny biurowiec. Tak mi się przynajmniej wydaje, że to jest biurowiec. A może hotel. Mi to miasto przypomina trochę Acapulco. Z tym, że po Acapulco strach było trochę chodzić. Bo mieliśmy raz taką sytuację, że wieczorem wyszliśmy coś zjeść. No i trafiliśmy gdzieś tam w oddali. Słychać było strzały z jakichś tam pistoletów, karabinów. No z czegoś tam było. A tutaj jest spokojniej pod tym względem. Chciałam nawiązać tylko jedną rzecz, co Paweł powiedział. Też może być tutaj niebezpiecznie, ponieważ rządzi tutaj gangsterka. Mówi się, że głównym powodem był oczywiście świrus. I stąd wtedy Chińczycy uciekli. Czy w to wierzę? I tak i nie. Ale prawdy chyba się nie dowiemy. I co oprócz tego? Oprócz tych budowli? No oczywiście syf.
jest tutaj bardzo dużo miejsc takich właśnie jak to. Znaczy może nie dokładnie takich, ale takie sterty, śmieci na ulicach to jest no, coś normalnego. A kontrast, czyli samochody. Tutaj jest tyle drogich samochodów, że to jest kosmos jakiś. Zajechaliśmy na wybrzeże, żeby pokazać wam. Jest tutaj restauracja, oczywiście chińska. To nie jest tak, że plastik i ogólnie syf przypływa razem z wodą, albo woda go wyrzuca. Ponieważ niejednokrotnie widzieliśmy, jak tubylcy przykładowo zatankowali sobie motocykl, paliwo w butelce i po zatankowaniu po prostu rzucili to na chodnik. Przykład kolejny, nawet stoję tutaj, jest pielucha, czyli co się wydarzyło tutaj? Ktoś przebrał dziecko i wyrzucił pieluchę, no bo czemu by nie? Po co szukać śmietnika? Także to nie jest tak, że woda wypluwa, to tutaj tubylcy robią syf, ale także na pewno też turyści, no bo tak, ogólnie rzecz ujmując, ludzie. A dodatkowo jeszcze tu na wybrzeżu czuć tak szambem, że no nie da się wytrzymać. Wczoraj byliśmy tutaj na plaży, żeby sobie chwilę poleżeć. No i 15 minut i tyle wytrzymaliśmy, musieliśmy iść, bo te zapachy jednak odstraszają. Na plus jest to, że woda jest bardzo ciepła, no i jest dość przejrzysta, także nie ma tragedii. Myślę, że porównywalnie do naszego polskiego Bałtyku, jeśli chodzi o przejrzystość wody. Jednym z powodów, dlaczego Chińczycy tutaj chcieli właśnie inwestować, był port, największy port w Kambodży. I dlatego im się opłacało tutaj otwierać biznesy. I Lexusy, i Fordy, i najczęstszy widok to jest Toyota Land Cruiser. Najwyższa klasa Lexusa. Mercedesy. Fordy, Mercedesy. McLarena widzieliśmy. I szybciochem przenieśliśmy się naszą strzałą w różowych kaskach na molo. I właśnie tutaj stoi jeden Maybach, Toyota, tam jest Lexus, tam jest Range Rover. Jak przekręciłam to sorka. I idziemy wam pokazać. Idziemy wam pokazać miejsce, gdzie wczoraj byliśmy 15 minut. O, tutaj. Tam w oddali jest most, którym nie można jeździć i trzeba uzyskać specjalne pozwolenie, żeby przejechać na drugą stronę, na tą małą wysepkę. Ogólnie jest nieczynny, a chcieliśmy tam pojechać, bo tam jest jedna fajna plaża. Znaczy no, jest czynny, tylko dla wybrańców. No, jest czynny, tylko dla wybrańców. Nie wiem nawet, gdzie można uzyskać takie pozwolenie, żeby można było przejechać tym mostem. Bez sensu to jest w ogóle. No, ale już nie wnikajmy w szczegóły. No i kolejny opuszczony budynek. Pewnie jakiś resort miał być. Tu jest drugi opuszczony budynek. Tu jest bawuł, ale to betonowy bawuł. I tak jak mówiłem, no woda jest spoko. Naprawdę jest przejrzysta. I jest cieplutka. Ile rybek? No małych sporo. Ale no plaża jest zaśmiecona okropnie. I no i cały czas czuć to szambo. Z tym mostem to mam tylko jedno skojarzenie. Wybudować coś na pokaz mamy ogromne, bo robi wrażenie ten most, to trzeba przyznać. I zostawmy go nieużywanego, takie trochę komunistyczne. Co do śmieci, to oni jeszcze tutaj je palą. Właśnie wczoraj w tym miejscu było ognisko, w tamtym miejscu też, ogólnie tutaj w okolicy. I tak jak widać, jest wszystko palone. Przyjechaliśmy jeszcze bliżej mostu. Zaraz pewnie spróbujemy tam do niego dojechać, zobaczymy co tam jest napisane. Ale jesteśmy tu na plaży przed tym mostem i plaża nosi miano Hawaii Beach, to znaczy nazywa się Hawaii Beach. Tylko co tu hawajskiego, nie mam pojęcia, nie byłem na Hawajach, ale no... Woda bardzo fajna,
plaża średnio fajna. I to by było na tyle. Tam daleko są jakieś apartamentowce, coś takiego. Pytanie tylko, czy też to jest opuszczone. Chociaż nie wygląda z daleka, tutaj to na pewno nie zobaczycie. Ale woda naprawdę fajna. Tylko taka żółtawa. Co więcej, doczytałam, że aby było miejsce na budowę, to trzeba było przesiedlić tubylców. I to było robione z dnia na dzień. Kazano im się wyprowadzić, oni zabierali wszystkie swoje rzeczy, często rozbierali swoje drewniane chaty i wyjeżdżali. Będziemy próbować podjechać pod ten most i zobaczymy, co tam jest napisane. Ogólnie dziwne jest to tutaj w Kambodży, że no widać po tych domach, no jeździmy trochę, pojeździliśmy po tych miejscach biedniejszych, bogatszych. No i oni mają, nie wiem, manię chyba posiadania jakiegoś super auta, no bo naprawdę tutaj jeżdżą takie fury, których w Polsce bardzo mało można spotkać. I to nie jest jakiś tam, powiedzmy, dwulitrowe Audi, czy dwulitrowe BMW, czy nawet dwulitrowa Toyota. Tutaj jeżdżą Lexusy o pojemności 5700, o pojemności 4700. Normalny widok to jest taki 3-litrowy Lexus standardowy i to jest najczęstszy widok. Później są te Lexusy, czy tam Land Cruisery 4, z pojemnością tam 4700, 4,5. No i następnie oczywiście Lexus, już najwyższa klasa, LX570, i to też jest bardzo częsty widok. Trafiliśmy na miejską plażę, nazwa na dole, i powiem wam, jest fajna. Widać, że dbają ze względu na restaurację. Są oczywiście opuszczone budynki, ale to już standardowy widok tutaj. Ale co najważniejsze, plaża jest zadbana. A, no i oczywiście kasyno. To jest tutaj... O, jakie samochody! A, taki mi się marzy! 570. Porsche. Mustang. Land Cruiser. Proszę. Tak się tu wozimy. I kasyno. I Mercedes. MG. To chyba ta bogatsza część, albo najbogatsza tego miasta. Tak mi się wydaje. Ja to mam nadzieję, że kiedyś oni to dokończą. A jak to dokończą i ogarną trochę to miasto, to jeszcze będzie miało wygląd. Ale dopóki to nie jest ogarnięte, no to... Na bogato. I kasyna, i wszystko po chińsku. I kolejny Maybach. Z jednej strony przepych, samochody i no, dużo jest tych też budynków takich już dokończonych, że tak powiem, ale jest bardzo dużo też budynków niedokończonych. O, jak to ładnie wygląda. Nie możemy znaleźć wjazdu na ten most i wychodzi na to, że tutaj przez hotel się trzeba przedostać przez niego, a tam ktoś stoi przy tym hotelu, więc niestety no nie wjedziemy i tak jak wcześniej mówiłem, trzeba mieć pozwolenie, więc wynika z tego, że tu jest wjazd, tu się otrzymuje pozwolenie i tędy wjeżdża się na ten most cały i jedzie się na tą wyspę. Ten odcinek będzie bardziej z drogi, więcej na skuterze niż tak gadania i zatrzymywania się, no bo w
ten sposób możemy zobaczyć się jak najwięcej i Wam pokazać. I w tym momencie jesteśmy w takiej biedniejszej chyba trochę dzielnicy. Wcześniej byliśmy w tej bogatszej, no niektóre budynki to wow. Naprawdę wow, tego się tutaj nie spodziewałam. No to chyba już nie jeździ. Ale ogólnie tutaj jest fryzjer, bo widzieliśmy jak pan obcinał kogoś. I to co chciałam jeszcze dodać, to jest to, oprócz tego, że to jest miasto kontrastów, bo widać takie ubóstwo kompletne, a z drugiej strony ogromne bogactwo i nie ma tutaj czegoś takiego pośrodku, przynajmniej takie mam wrażenie. I to, co jest bardzo ciekawe, są tutaj szerokie drogi, a bardzo mały ruch. Ale to znaczy, że dobrze planowali. To znaczy planowali, że będzie tutaj ogromny kurort i przygotowali infrastrukturę, więc coś na plus. Mercedes i Maybach. Jedziemy do polskiej restauracji, dostaliśmy cynk, że jest dzisiaj otwarta i właśnie się zdecydowaliśmy na obiad. Będzie pysznie, a przynajmniej taką mam nadzieję. I tak, tutaj jest menu, jeżeli chodzi o polskie potrawy. My zdecydowaliśmy się na kiełbaskę oraz bigos. I jak przygotowujesz bigos? Bigos przygotowuję tak, że wpierw kiszę kapustę, jakieś 2 tygodnie, a później z 5 dni, 4, 5, no 3 to najkrócej tuszę. Ten bigos ten jest 5 dni był tuszony. No i mamy polskie grzybki. Czasem uzupełniamy lokalnymi, one też jak mają ten fajny zapach, ale mamy z Polski teraz borowiki suszone, dostaliśmy. Mamy mięso różnego rodzaju, kupujemy od nieubojni, tylko z masarni, którzy oni nam na sklepy na przykład sprzedają tu kilogram, tam kilogram, tam kilogram, więc muszą tu, wiecie, ścinki takie ze wszystkich mięs, jakie są, szynki wędzone, boczki wędzone, niewędzone, schaby i tak dalej, więc to wszystko trochę kiełbasy, no oczywiście polskie przyprawy, bo takowe mamy i podajemy, tak, kiełbasa robi Polak, homemade, bo to jest domowa, nie, domowa receptura, ja sam jeszcze, jak to się mówi po angielsku, customizuję, tak, jak to powiem, taki... Znaczy dobra, jakby polecam, żeby pode mnie robił 3 razy porcja czosnku, tak, dawał, nie. No, mamy 4 rodzaje pierogów, bo też się zaopatruję u Rosjanina i u Polaka, Rosjanie ma pielmieni, tak zwane, te mniejsze takie, albo te większe z ziemniakami i cebulą, a Polak robi kapusta kiszona i wołowina. Ale z serem takich zwykłych nie ma? Nie ma, bo nie mamy sera tutaj. No właśnie, białego sera jest ciężka dostępność, nie zrobisz. No, wszystko zrobisz, ale jakie kosztem, jakim mlekiem, skąd te mleko weźmiesz i tak dalej. Nie? No tak. I to jest też towar się łatwo psujący, ciężko wysyłający i tak dalej. To zdecydowanie. Tak. No, a my bardzo stęsknieni, w szczególności tutaj, po moich przygodach z mięsem. Mamy chleb, sami wypiekamy chleb. I on nie jest najgorszy, ale będzie lepszy, bo jak wrócę, to robimy na zakwasie już, nie? Więc jak będziecie w Sihanoukville, dobrze no, mówię? Jak będziecie w Sihanoukville, to zapraszamy tutaj do Polonia, restauracja. Jeszcze nie chwal dnia przed zachodem słońca, jeszcze nie zjadłeś. Jak będzie dobre, to zostanie. Zdrówko. No na zdrowie. Tak. Za spotkanie. Za spotkanie. Czekamy już na bigos. Już go tak czuć, że normalnie aż mi burczy w brzuchu. No, kiszki się tak... No, ale już lada moment, lada chwila, za parę minutek już tu wyląduje nam na stole, także... Ale zrobimy taką, wiecie, degustację prawdziwą. Że nie będzie tutaj, wiecie, popyliny. Oliwki. Szyneczka smoked, czyli wędzona. To jest przystawka nasza. Wędzona szynka plus własnej roboty ogórki. I szczerze mówiąc, pachnie niesamowicie tutaj. Pachnie po polsku. Tak. I to jest taka mała rzecz, a jak cieszy. Adam powoli wszystko nam donosi i wiecie co, to tak pachnie. O, Jesus. Skręt kiszek. Ja już czekam na ten bigos. No, a nie ruszamy, bo czekamy na dostawkę tutaj, żeby już wszystko mieć i fortunie. Zasiedzieliśmy się trochę, bo nas Adam poczęstował tutaj nalewką. Tak, to jest nalewka z
Tak, tropikalna i to są ananasy i to są, nie, jak to się nazywa? Tak, rambutan. Czasem nam się zdarza rzucić banana. A teraz jedziemy razem na plażę. Jaka radość jest, co? Radość jest? Jest radość, a twoje dzieciaki co? Boją się. I teraz mamy trochę inną perspektywę, jeżeli chodzi o to miasto, ponieważ Adam trochę nam wytłumaczył, jak to wyglądało z tymi inwestycjami chińskimi. I tak, oni będą to kończyć najprawdopodobniej. No bo w sumie to jest logiczne, jeżeli ktoś zaczął te inwestycje za miliony dolarów, to wiadomo, że wróci i skończy. A z drugiej strony wiele osób także dostało tutaj pracę, więc są plusy i minusy. Tak jak w każdej sytuacji, także może trzeba będzie wrócić tutaj za kilka lat i zobaczyć, czy coś się zmieniło. Jeżeli się zmieni, to super. I trzymamy mocno za to kciuki. Strylę, ona nie piła. Dawaj strylę. Zeruj. Strylę. Strong? Strong. No, it's not strong. Yes, it's strong. To be honest. I don't cheat you, just drink. It's medium. Medium, yeah. If not you, it's me. Drink more. It's normal. Yes? Yes. Brawo. To wkładamy list do tej butelki. Do Polski, subskrybujcie nas, tu będzie taki ten, tak. I wrzucamy ją do Zatoki Tajskiej. Zatoki Tajskiej. No to jest Zatoka Tajska. Tajskiej. Tajska, ja usłyszałam Gdańska. To już nie pij, to już nie pij. Może dopłynie do Zatoki Gdańskiej. Jak ktoś wyłowi, to co damy? Dyplom. Dyplom. My rzucamy, jeżeli ktoś w Gdańsku to wyłowi, to dostaje dyplom. O właśnie. Ile czasu potrzeba, żeby się nauczyć języka chińskiego? Myślę, rok czasu, żeby komunikatywnie rozmawiać w prostych sprawach. To rok czasu starczy, na pewno. Jak każdy inny język. Jak go poznasz, to jest łatwym językiem do nauki. Jak go poznasz, nie? Ale masz cztery takie tony, no nie? Że jedno słowo może mieć cztery znaczenia. Tak, ale to ogarnąć. To nie będziemy teraz to w ogóle chodzić. My, jak zawsze mówimy, że gdzieś jedziemy na godzinę czy dwie godziny, tak jak my myśleliśmy, że przyjedziemy do Adama na godzinkę, na dwie, pogadamy, zjemy kiełbę, zjemy bigos i wrócimy sobie, bo planowaliśmy jeszcze pojechać na plażę. No to okazuje się, że jednak nie jest tak, jak sobie zaplanowaliśmy. Przyjechaliśmy do Adama o godzinie 13, nie, 14. No i jest godzina 18, 4 godziny. I jeszcze tu z godzinę zostaniemy, bo szykuje nam właśnie pizzę, znaczy szykuje ogólnie pizzę dla wszystkich. Powiem wam, że nocą nawet fajnie wygląda to miasto, ale chyba tylko ze względu na to, że nie widać tych wszystkich pustostanów. Ale fajnie to oświetlili, to trzeba im przyznać.